Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku wideokastu Rozmowy o prezydencji, w ramach którego rozmawiamy o prezydencji Polski, zbliżającej się prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej. Prezydencja rozpocznie się 1 stycznia 2025 roku i poruszamy szereg tematów związanych z tym, jakie będą zadania Polski w tym właśnie charakterze. Dziś skupimy się na e-zdrowiu, jednym z priorytetów Unii Europejskiej, które na pewno też będzie naszym priorytetem w czasie właśnie wzmiankowanej prezydencji. Moją gościnią jest dr Anna Gawrońska, która zajmuje się wdrażaniem rozwiązań z zakresu e-zdrowia w szpitalach. Dzień dobry. Pani zajmuje się właśnie tematem nowoczesnych technologii zdrowotnych od strony szpitalnej i przygotowywaniem szpitali do tej medycznej przyszłości. Tak, zgadza się. Od blisko 18 lat wspieram polskie szpitale, bo głównie to są polskie placówki medyczne, we wdrażaniu cyfrowych rozwiązań. Natomiast bliższa jest mi ta część tak zwana niekliniczna funkcjonowania placówek medycznych, czyli na przykład zarządzanie procesem przepływu leków, wyrobów medycznych. Te rozwiązania, które pomagam wdrażać, są ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa pacjenta przede wszystkim, ale również na zwiększenie komfortu pracy personelu głównie pielęgniarskiego, ale też niekiedy farmaceutycznego. No myślę, że ten komfort pracy to będzie takie hasło, które będzie nam się mocno przewijać przez tę rozmowę, bo chciałabym zacząć od tego, że e-zdrowie, tak jak wspomniałam, no nie ma od tego ucieczki, tak? Jest to jeden z priorytetów właśnie polityki zdrowotnej Unii Europejskiej. Mówi się o tym, że w czasie nadchodzącej polskiej prezydencji w Radzie Europejskiej to będzie też jeden z wiodących tematów. Tylko czy sama ochrona zdrowia w Polsce, no nawet tak jak my ją stereotypowo postrzegamy z pozycji laika, laiczki, na poziomie finansów, wyposażenia szpitali, ma szansę być jednym właśnie z liderów w Unii, czy raczej będziemy gonić konkurencję z innych krajów? Myślę, że jak najbardziej możemy być liderami. Prawda jest faktycznie taka, że częściej w mediach chociażby słyszymy o tej ciemnej stronie funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej w Polsce. Natomiast trzeba sobie otwarcie powiedzieć, że istnieje szereg takich obszarów funkcjonowania szpitali, gdzie możemy, wydaje mi się, spokojnie konkurować ze szpitalami, z placówkami zagranicznymi, z innych krajów Unii Europejskiej. Natomiast z drugiej strony, i to wynika też z mojego bezpośredniego doświadczenia, mamy ogromny problem, jeśli chodzi o wybrane obszary funkcjonalne placówek medycznych. Ta część, tak zwana szara, bo ona się tak potocznie nazywa, chociaż niekiedy to ma takie pejoratywne konotacje, tam niestety rządzi papier. Zawsze powtarzam, że o ile w tej części klinicznej możemy coraz częściej mówić właśnie o zastosowaniu chociażby algorytmów sztucznej inteligencji, coraz częściej czytamy czy słyszymy o zabiegach chirurgicznych, w których wykorzystuje się chociażby roboty, to jeśli pójdzie się do apteki szpitalnej czy do magazynu wyrobów medycznych, a ja najczęściej i najwięcej czasu właśnie tam spędzam, to tam niestety rządzą ryzy papieru. Mamy taki odruch, żeby nawet te dokumenty elektroniczne drukować. Często to wynika też z mankamentów systemów teleinformatycznych, które funkcjonują w szpitalach. Natomiast w tej sferze klinicznej rzeczywiście możemy mówić o dużym postępie techniczno-technologicznym i to dobrze, bo każdy z nas był lub będzie pacjentem. Także odpowiadając na pytanie, wydaje mi się, że w wielu obszarach inne kraje mogą się od nas uczyć, natomiast raczej wyobrażam sobie, że to będzie taka wymiana doświadczeń pomiędzy polskimi szpitalami a placówkami właśnie zagranicy. No właśnie, spotkałam się z takim argumentem, że nie ma co dyskutować o nowoczesnych technologiach, skoro w wielu szpitalach brakuje podstawowych sprzętów do badań. Tu mamy wielki udział Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, tak, która jakoś tam te braki uzupełnia, ale jest to organizacja pozarządowa. Na polskim rynku brakuje leków. To też jest jakiś tam problem, który się pojawia, a my rozmawiamy o bardzo nowoczesnych rozwiązaniach opartych na sztucznej inteligencji, o gadżetach, które się nosi na sobie, które monitorują nasz stan zdrowia. Czy na to wszystko nie jest za wcześnie, a może tak naprawdę powinniśmy uzupełniać braki i iść w tym kierunku przyszłości jednocześnie? Zdecydowanie tak. W mojej ocenie powinniśmy iść dwutorowo, czy działać równolegle, zrównoleglić te procesy. No bo trudno komuś zabronić korzystania z nowoczesnych technologii, jeśli może sobie na to pozwolić i chce z tych technologii korzystać. Ten postęp techniczno-technologiczny jest tak szybki, że właściwie no gdybyśmy się dzisiaj zatrzymali i powiedzieli sobie odrzućmy tę sztuczną inteligencję, czy nie korzystajmy z nowoczesnych rozwiązań, no to po prostu się cofamy. Te akcje takie społeczne, chociażby takie jak WOŚP czy inne inicjatywy, one faktycznie mogą niekiedy budzić taki opór społeczny, bo wydaje nam się, że
naszym prawem jest to, żeby te usługi medyczne były świadczone nam na jak najwyższym poziomie, a w związku z tym sądzimy, że to państwo nam powinno zapewnić dostęp do usług o jak najlepszej jakości. Natomiast no, trzeba sobie zdać sprawę z tego, że to nie jest tak, że tylko w Polsce mamy ten problem. To jest problem ogólnoeuropejski, takiego braku wystarczających nakładów finansowych. Natomiast wydaje mi się, że powinniśmy działać, czy musimy wręcz działać dwutorowo, korzystać i z takich inicjatyw, czy z takich przejawów właśnie inicjatyw społecznych, tak bym to określiła, jak również no, dążyć do tego, żeby pojawiały się nowe inicjatywy rządowe i nowe środki finansowe na to, żeby pozwolić szpitalom na równomierny rozwój, po to, żebyśmy nie odstawali po prostu od tych krajów Unii Europejskiej. Wspomniała Pani o pewnej nierówności pomiędzy szpitalami, które na poziomie klinicznym są bardzo do przodu, a choćby aptekami czy magazynami leków, gdzie ciągle rządzi papier. Bardzo mi się spodobało to określenie, bo ono chyba dobrze oddaje istotę rzeczy i mocno działa na wyobraźnię. To co zrobić, żeby ten papier nie rządził? Czego tak naprawdę te apteki, magazyny leków mogą się uczyć od szpitali, które są na pierwszym froncie wdrażania tych rozwiązań z zakresu e-zdrowia? No też nie bez powodu, prawda, bo to od leczenia szpitalnego często zależy nasze życie. Tak, zdecydowanie tak. To zanim odpowiem, to chciałabym tylko też powiedzieć, że to nie jest tak, że każda apteka szpitalna czy każdy magazyn wyrobów medycznych w polskim szpitalu działa w niewłaściwy sposób, bo coraz więcej szpitali wdraża też rozwiązania cyfrowe właśnie na tych poziomach, czyli na poziomie apteki szpitalnej czy właśnie magazynu wyrobów medycznych. Natomiast no, istnieje szereg ograniczeń. Przede wszystkim, to znaczy tak, właściwie nie ma żadnego szpitala, nie znam w każdym razie takiego, w którym nie funkcjonowałby jakiś system teleinformatyczny. Dzisiaj dużo bardzo się mówi o kwestiach interoperacyjności standardów właśnie w zakresie wymiany danych medycznych, bo to ograniczenie, o którym wspomniałam wcześniej, czyli konieczność wydruku na przykład jakiegoś dokumentu, który funkcjonujesz w systemie informatycznym w postaci elektronicznej, wynika niekiedy albo z braku odpowiedniego sprzętu i urządzeń na terenie placówki medycznej, albo z ograniczeń samych systemowych. Często też jest tak, że proces jest zaprojektowany w niewłaściwy sposób i należałoby się temu przyjrzeć i tam szukać jakby źródła tego problemu. Więc ta kwestia przyjazności czy takiej odpowiedniej konfiguracji systemu teleinformatycznego, ona przyczynia się do tego, że czy mogłaby się przyczynić do wyeliminowania tych błędów. Druga kwestia jest taka, że no też trzeba mieć świadomość, że niekiedy personel medyczny, z którym mamy do czynienia w aptece czy w magazynie wyrobów medycznych, może tak po prostu bać się nowoczesnych rozwiązań z różnych względów. Często istnieje takie przekonanie, że dojdzie do redukcji etatów, co jest argumentem w ochronie zdrowia dość absurdalnym. Tak, sztuczna inteligencja pozbawi nas pracy, tak. No właśnie, a dobrze wiemy, że tak się nie zadzieje, to znaczy istnieje szereg takich zawodów czy takich obszarów naszego życia, gdzie sztuczna inteligencja oczywiście będzie wkraczać w coraz szybszym tempie, natomiast raczej będzie nas wspierać, a nie całkowicie nas eliminować. A akurat jeśli popatrzymy przez pryzmat właśnie apteki szpitalnej czy magazynu wyrobów medycznych, to trzeba pamiętać o tym, że farmaceuta dzisiaj w aptece szpitalnej wykonuje szereg czynności o charakterze administracyjnym, biurokratycznym, gdzie właśnie chociażby sztuczna inteligencja czy całkiem proste inne rozwiązania cyfrowe mogłyby się przyczynić do skrócenia tego czasu pracy, ale właśnie w tym ujęciu takim administracyjnym, biurokratycznym. Także gdybym miała wskazać takie ograniczenia, dlaczego tak się dzieje, to po pierwsze to jest niekiedy właśnie brak tej interoperacyjności. Po drugie, systemy są projektowane nie zawsze z uwzględnieniem oczekiwań i realnych potrzeb użytkowników tych systemów. I często po kosztach. Tak, niestety tak. I często jest właśnie taka bariera psychiczna, jeśli mogę to tak określić, taka bariera ludzka, która no, sprawia, że po prostu boimy się tych nowoczesnych rozwiązań. Ale tutaj też istnieje szereg takich mechanizmów, które mogą pozwolić przezwyciężać właśnie te problemy i bariery. A gdyby na tym poziomie wprowadzić taki no, ustawowy przymus z braku lepszego słowa, tak jak w pewnym momencie wprowadziliśmy e-recepty, no i lekarze wszyscy musieli przestawić się na e-recepty chcąc, nie chcąc. Wiadomo, że ten system czasami zawodzi i wracamy do papieru, no ale to już jest kwestia powiedzmy punktowych awarii, a nie tego, że ktoś właśnie przejawia jakiś opór psychiczny. Czy tutaj też dałoby się na przykład ujednolicić te systemy, tak jak Pani wspomniała o braku interoperacyjności. Na pewno gdyby to był jeden system wspólny dla wszystkich,
wszystkich aptek i magazynów, no to byłoby też łatwiej im komunikować się między sobą, skróciłoby to właśnie pewne procesy takie administracyjne, tak, te wszystkie powtarzalne czynności, o których rozmawiamy. Tylko czy to jest możliwe, po pierwsze, i czy to jest dobre rozwiązanie? Wydaje mi się, że, znaczy tak, odpowiedź nie będzie jednoznaczna, o tak bym to określiła, ponieważ z jednej strony zawsze się wzbraniamy, czy budzi się w nas taki opór, jeśli ktoś nam coś narzuca, więc sformułowanie prawa, które powie, że każdy szpital powinien działać w taki czy inny sposób, mam tutaj na myśli tę sferę taką teleinformatyczną, wydaje mi się, że to jest nie do zrobienia, to znaczy te procesy szpitalne są tak różne w różnych placówkach, w zależności od wielu czynników, wielu kryteriów, że bałabym się zaryzykować takie twierdzenie, że to mogłoby się udać. W mojej ocenie to jest raczej karkołomny pomysł. Natomiast rzeczywiście brakuje tej standaryzacji i harmonizacji. Proszę spojrzeć na wybrane akty prawne, które obowiązują w ramach ochrony zdrowia, które narzucają na szpitale określone obowiązki. Dla przykładu mogę podać tak zwaną dyrektywę fałszywkową, czy teraz rozporządzenie dotyczące wyrobów medycznych, to co w branży w skrócie nazywamy MDR-em, bo to skrót pochodzi od angielskich słów, gdzie narzuciliśmy, czy narzucono na szpitale określone wymogi prawne, ale właściwie nikt do końca nie powiedział, w jaki sposób praktyczny te wymogi realizować. A istnieje szereg rekomendacji, między innymi wypracowanych w ramach Rady do Spraw Interoperacyjności, które właśnie mówią, jak te kwestie dotyczące zarządzania przepływem leków czy wyrobów medycznych, jak je harmonizować, jak standaryzować pewne procesy z wykorzystaniem właśnie standardów interoperacyjności. W mojej ocenie szpital powinien mieć dowolność, jeśli chodzi o wybór systemu teleinformatycznego, natomiast ta interoperacyjność powinna być przez dostawcę zagwarantowana na każdym etapie wdrażania i niekoniecznie z takim oczekiwaniem, że szpital będzie ponosił bardzo wysokie nakłady inwestycyjne w sytuacji, kiedy będzie chciał do tego systemu podłączyć jakieś inne rozwiązanie IT. Mhm. Czy te systemy powinny móc komunikować się między sobą? Bo jak wiemy, ta komunikacja między szpitalami, choćby w sytuacji właśnie dostępności leków, no jest istotna. Są systemy, które pozwalają nam na monitorowanie chociażby przepływu leków w Polsce. Mam tutaj na myśli system w skrócie nazywany SMOPL, czyli ten system zintegrowany, który służy właśnie do monitorowania obrotu produktami leczniczymi. Oczywiście można tutaj dyskutować, na ile te dane są wiarygodne, bo to jest system bardziej taki dokumentowy, aczkolwiek istnieją szpitale, które też w sposób zautomatyzowany dostarczają dane do tego systemu. I to w przypadku chociażby gospodarki lekowej ma bardzo istotne znaczenie, no bo dzięki tym danym jesteśmy w stanie określić, czy lek, którego brakuje w jednej placówce, jest dostępny w konkretnej hurtowni, albo być może inny szpital mógłby dysponować takim lekiem. Więc pewnego rodzaju wymiana danych pomiędzy tymi systemami faktycznie ma miejsce. Poza tym też uwarunkowania prawne w Polsce, w Europie sprzyjają takiej synchronizacji danych i takiemu współdzieleniu właśnie tych danych po to, żeby te procesy były realizowane w sposób bardziej skuteczny i efektywny. Powstają też platformy zakupowe, które pozwalają na obsłużenie większej grupy placówek medycznych jednorazowo, co oczywiście też przekłada się na obniżenie kosztów takich zamówień i na poprawę efektywności ekonomicznej funkcjonowania szpitali. Mhm. Krążymy tutaj cały czas wokół tematu pieniędzy i właśnie, jeżeli chodzi o te rozwiązania z zakresu e-zdrowia, myślę sobie, że wiele szpitali zadaje sobie pytania, jak je właściwie finansować. NFZ, jak wiadomo, no, jego budżet nie jest z gumy i te pieniądze, które szpitale dostają od NFZ-u, są mocno ograniczone, a jak wiemy, były już różne pomysły, prawda, że choćby z tych środków powinny być finansowane też podwyżki dla pracowników i tak dalej, więc wiadomo, że raczej nie będzie to źródło, po które szpitale się sięgną najchętniej. Czy w związku z tym, że te rozwiązania są pożądane, oczekiwane, prawda, w Unii Europejskiej, możemy liczyć na jakąś formę unijnego dofinansowania do tego rodzaju przedsięwzięć?
Szpitale faktycznie radzą sobie na różne sposoby dzisiaj. NFZ głównie finansuje świadczenia medyczne, a nie kwestie właśnie wdrożeń teleinformatycznych. Natomiast istnieją programy regionalne czy programy właśnie, gdzie instrumentem finansowym są środki europejskie. I wydaje mi się, że chociażby KPO jest takim instrumentem czy takim narzędziem. Natomiast w mojej ocenie idealnie byłoby, gdyby stworzyć ramy i zainicjować taki program wdrażania tego typu rozwiązań w szpitalach. Nie chodzi mi tutaj o to, żeby w każdym szpitalu wdrażać identyczne rozwiązania, bo to jest, tak jak powiedziałam wcześniej, w mojej ocenie niewykonalne, ale żeby stworzyć też taką platformę wymiany doświadczeń pomiędzy szpitalami. Te wdrożenia, z którymi dzisiaj mamy do czynienia, mogę dla przykładu podać chociażby wdrażanie takich prostych technik z zakresu automatycznego gromadzenia danych, jak skanowanie kodów kreskowych, coś, co jako konsumenci znamy z naszego codziennego życia. To jest bardzo często i coraz chętniej wdrażane przez szpitale. I co więcej, szpitale, które mają już określone doświadczenia w tym zakresie, chętnie dzielą się tymi doświadczeniami z innymi szpitalami. W mojej ocenie nie powinniśmy stawiać na pojedyncze projekty wdrożeniowe rozwiązań właśnie cyfrowych. Raczej powinniśmy stworzyć taką platformę wymiany wiedzy, ale też platformę edukacyjną, bo bardzo dużym problemem, jeśli chodzi o wdrażanie rozwiązań IT w tej części szarej funkcjonowania placówek medycznych, jest też brak wystarczających szkoleń, brak takiego wsparcia i podejścia, jak ja to mówię, z empatią do tych pracowników, bo to ostatecznie koniec końców nie pan dyrektor czy pani dyrektor będą stosować te rozwiązania, tylko właśnie personel pielęgniarski czy personel farmaceutyczny. Także środki z KPO w mojej ocenie mogłyby być też przekazane czy dystrybuowane wśród szpitali w ramach jakiegoś takiego programu. Mamy szereg przykładów z innych krajów europejskich, może już spoza Unii, bo mam tutaj konkretnie na myśli Wielką Brytanię, gdzie powstał taki rządowy program wsparcia szpitali, gdzie szpitale, które wdrażają cyfrowe rozwiązania, chociażby właśnie w zakresie automatycznej identyfikacji leków czy automatycznej identyfikacji pacjentów, nie wspominając już o fakturach w postaci elektronicznej, dostają dodatkowe środki na to. Co więcej, istnieje możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy tymi szpitalami. Także konkludując, tylko taki jakiś kompleksowy program ze wsparciem też ekspertów, którzy mają doświadczenie w tym obszarze, może nas doprowadzić do takiej sytuacji, że te rozwiązania nie będą pojedynczymi rozwiązaniami w indywidualnych szpitalach, ale staną się po prostu codziennością, tak jak chociażby wspomniane przeze mnie skanowanie kodów kreskowych, które jest codziennością dla nas dzisiaj jako konsumentów. Tak, i wydaje się, że w ogóle nie powinno stanowić żadnego problemu, prawda? Dokładnie. No właśnie, ale pojawia się tutaj ten motyw i on wielokrotnie powraca, że nie może być tak, że wszystkie szpitale będą miały ten sam system. No to jeżeli te systemy muszą się od siebie różnić, to od czego te różnice powinny zależeć? To znaczy wyobrażam sobie, że pewnie wielkość szpitala, sposób jego funkcjonowania są tu czynnikami, które mogą odgrywać jakąś rolę. Tak, jak najbardziej. I to już dzisiaj się dzieje. Ci dostawcy rozwiązań systemów, chociażby klasy HIS, ale też innych rozwiązań, dopasowują swoją ofertę do potrzeb konkretnych szpitali. I tak jak pani powiedziała, to zależy od wielkości szpitala, od rodzaju świadczonych usług medycznych, które są realizowane czy dostarczane pacjentom. I to dobrze, że te systemy się różnią, bo mamy tutaj taki element wolnorynkowy, to znaczy szpital może sobie wybrać przynajmniej do jakiegoś stopnia to rozwiązanie, z którego będzie korzystać. I najczęściej jest tak, albo w zdecydowanej większości jest tak, że te systemy mają już tą funkcjonalność, o której tutaj rozmawiamy, czyli dają możliwość, żeby ten proces chociażby dystrybucji leków był cyfrowy od samego początku do końca, czyli od momentu, kiedy szpital składa zamówienie u dostawcy poprzez przyjęcie dostaw, wewnętrzną dystrybucję i automatyczną rejestrację podania leku czy wyrobu medycznego pacjentowi, w zależności od tego, o jakim procesie mówimy. Natomiast często jest tak, że po pierwsze brakuje
Brakuje trochę edukacji, brakuje też świadomości, że w Polsce mamy wypracowane rekomendacje, jak wdrażać tego typu rozwiązania. I te rekomendacje, które powstały chociażby w ramach Rady do spraw interoperacyjności, o których mówiłam wcześniej, zostały przygotowane między innymi z udziałem firm informatycznych, które działają w Polsce i z udziałem szpitali. Także nie są to rozwiązania teoretyczne, które ciężko wdrożyć, ale one jakby wypływają z tych konkretnych praktycznych doświadczeń i placówek medycznych, i dostawców systemów klasy HIS. Tylko także chyba są kiepsko rozpromowane. Zdecydowanie tak, zdecydowanie tak, dlatego ja przy każdej możliwej okazji też wspominam o tych rekomendacjach. One są dostępne w internecie, można je pobrać i można z nich korzystać. Uwzględniają standardy interoperacyjności w zakresie identyfikacji leków, wyrobów medycznych czy pacjentów, jak również opisane tam zostały standardy HL7, które już dotykają tej sfery stricte klinicznej i wymiany danych medycznych o pacjentach, więc zachęcam do korzystania, jeśli mogę przy tej okazji o tym wspomnieć, bo naprawdę warto. I tak jak powiedziałam, te systemy IT, one często już mają te funkcje. Brakuje pewnego takiego programu o charakterze edukacyjnym, który pokazałby, że pewne rzeczy można wdrożyć szybko i w sposób lepszy, skuteczny, bardziej efektywny realizować te procesy. Czyli tak naprawdę wdrażanie systemów to jedno, drugie to przekonanie też personelu i wyedukowanie go, żeby umiał się tymi narzędziami posługiwać. Tak, żeby po prostu nie wzbudzały te narzędzia też jakiegoś takiego lęku wśród pracowników. To, co też powtarzam, że każde takie wdrożenie powinno się odbywać, czy nawet te prace przedwdrożeniowe, takie analityczne, powinny się odbywać z udziałem tych pracowników, którzy będą te procesy później z wykorzystaniem chociażby tych systemów teleinformatycznych realizować. Mhm. Co e-zdrowie zmieni w opiece szpitalnej z perspektywy pacjenta? No, bo też jest to perspektywa bliska nam wszystkim, prawda? No tutaj myślę, że nie będę odkrywcza, jeśli powiem, że mamy szereg dowodów na to z krajów, innych krajów Unii Europejskiej, czy z krajów z pozostałych części świata, gdzie te rozwiązania cyfrowe po pierwsze przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa pacjenta. Może to jest zbyt często albo nadużywane wręcz słowo w ostatnich miesiącach w Polsce, kiedy rozmawialiśmy o nowych zmianach legislacyjnych. Niemniej jednak te dowody są w postaci liczb, i to konkretnych liczb, które mówią, że chociażby wdrażając to proste skanowanie kodów kreskowych, jesteśmy w stanie wyeliminować praktycznie 50% zdarzeń niepożądanych, które wiążą się właśnie z tego typu pomyłkami. Badania, które były przeprowadzone w latach 90. ubiegłego wieku, wykazały, że 20% wszystkich błędów medycznych, do których dochodzi na terenie szpitali, to są właśnie błędy związane z niewłaściwą identyfikacją albo produktu leczniczego, albo pacjentów. Więc te korzyści przekładają się na konkretne liczby. Druga rzecz to jest skrócenie czasu pracy personelu. I tutaj absolutnie nie chodzi o to, żeby uwolnić ten czas na robienie jakichś innych rzeczy niezwiązanych ze świadczeniem usług medycznych. Wręcz przeciwnie, tutaj właśnie chodzi o to, żeby uwolnić ten potencjał i czas w przypadku chociażby personelu pielęgniarskiego na czynności pielęgnacyjne w stosunku do pacjenta, czy w przypadku farmaceuty, który jest zatrudniony w aptece szpitalnej, na opiekę farmaceutyczną, na konsultowanie zleceń lekarskich z lekarzami właśnie, po to, żeby ten poziom świadczonych usług był jeszcze większy. Badania, które były przeprowadzone, pokazały, że blisko ten czas realizacji określonego procesu może się skrócić nawet o 80%, jeśli wdrożymy rozwiązania cyfrowe, czyli zastąpimy dokumenty papierowe ich elektronicznymi odpowiednikami. Nie mam tutaj na myśli dokumentów, skanów dokumentów czy plików w rozszerzeniu PDF, ale kiedy wdrożymy taką klasyczną elektroniczną wymianę danych, z którą mamy do czynienia już od lat w biznesie, czyli wprowadzamy mechanizmy, które pozwalają na to, żeby na przykład system komputerowy dostawcy komunikował się z systemem komputerowym szpitala, i ta ingerencja człowieka jest właściwie ograniczana do minimum. Nigdy nie jest tak, że system podejmuje decyzję, bo i tak. No to jest właśnie chyba to, czego bardzo wielu pracowników opieki zdrowotnej się obawia, tak, że system będzie za nich stawiał diagnozy na podstawie tak miliardów zdjęć analizowanych przez sztuczną inteligencję, będzie za nich podejmował decyzje o, nie wiem, dawkach leków, a przecież to tak nie jest. Na samym końcu jest człowiek, który musi zdecydować oczywiście, tak czy nie. Oczywiście, to dokładnie. Tutaj bardziej chodzi o to, żeby ten system był takim realnym wsparciem. I to, co też zawsze powtarzam, to wdrażanie cyfrowych rozwiązań
takim rozwiązaniem jest właśnie to, co tłumacząc z angielskiego nazywa się skanowaniem kodów kreskowych przy łóżku pacjenta. Tu nie chodzi o to, żeby wychwytywać, że konkretna pielęgniarka popełniła błąd, tylko właśnie chodzi o to, żeby system zaalarmował nas odpowiednio wcześnie i powiedział nam, że te leki, które zostały przygotowane, to są albo niewłaściwe, albo chcemy je podać niewłaściwemu pacjentowi, czy nie temu pacjentowi, który faktycznie powinien je otrzymać. Ja myślę, że tutaj ważne jest to, o czym się też mówi w ogóle w branży IT, czyli to doświadczenie użytkownika. Chodzi mi tutaj o to, żeby te rozwiązania były przyjazne użytkownikom i żeby też ta korzyść była realna. Tak jak pani powiedziała, no nigdy nie będzie tak, że to system za nas podejmuje decyzję, czy że system za nas poda określony produkt leczniczy, bo zawsze będzie tak, że będzie to robić no, najczęściej personel pielęgniarski i to on bierze odpowiedzialność za te konkretne czynności. Natomiast chodzi o to, żeby wyeliminować dokumenty papierowe i te czynności przede wszystkim o charakterze biurokratycznym. Przecież dzisiaj bardzo często jest tak, że pielęgniarka musi kilkukrotnie wprowadzać te same dane do różnych systemów informatycznych, do różnych dokumentów papierowych, ponieważ no, mamy do czynienia też z różnymi przepisami prawa. Tak. Więc tutaj przydałyby się też pewne zmiany, żeby określone rzeczy ujednolicić. Natomiast wydaje mi się, że jesteśmy na dobrej drodze i wspomniany przez panią przykład e-recepty, której jestem ogromną fanką, uważam, że to jest genialne rozwiązanie, bardzo, bardzo usprawniające i poprawiające komfort życia. Skierowania e-zwolnienia lekarskiego. Wszystkie te dokumenty, które właśnie otrzymujemy teraz w postaci, czy właśnie ich nie otrzymujemy, bo one funkcjonują w postaci elektronicznej, z których korzystamy, no to myślę, że to jest najlepszy dowód na to, że nie powinniśmy się tych rozwiązań bać, tylko trzeba też stworzyć takie możliwości, żeby pracownicy szpitala mogli doświadczyć na własnej skórze, na własnym przykładzie, jak z takich rozwiązań korzystać. I te szpitale, z którymi ja współpracuję, one bardzo często na własną rękę organizują sobie różne wyjazdy studyjne do innych krajów po to, żeby zobaczyć określone rozwiązania na żywo w praktyce i dowiedzieć się, jakie określone korzyści można uzyskać. No i oby to był ten następny krok, który nasza opieka medyczna poczyni w stronę e-zdrowia i co za tym idzie też naszej przyszłości. Bardzo dziękuję za rozmowę. Ja również bardzo dziękuję. I zapraszam na kolejny odcinek naszego cyklu.